Jones! There's my favorite white boy! Hej! Kiedy byłem małym chłopcem, chciałem zostać chirurgiem. Potem się dowiedziałem, kurwa, Kuba, mali chłopcy nie mogą być chirurgami. O, dziękuję, będę tu cały wieczór. Nic dziwnego, że wzięli mnie do tego roastu. Kiedy byłem małym chłopcem, chciałem zostać chirurgiem, a skończyłem robiąc rzeczy w internecie. Dziś jest całkiem odwrotnie. Dzieci w krajach zachodnich walą drzwiami i oknami do świata influencerów. Chcą być youtuberami, tiktokerami. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy jest jeszcze coś więcej na świecie. Co oczywiście może budzić pewne niepokoje, ale przede wszystkim pokazuje, jak w świadomości młodych odbiorców zmienił się wizerunek różnych zawodów i być może aspiracji. A kto inny, jak nie sami twórcy, ten wizerunek kreują. Przeszukując internet, można natknąć się na tysiące artykułów opisujących, jak jakiś prank albo co gorsza trend, który podchwycili inni, przekłada się na gorsze warunki pracy ludzi wykonujących te kluczowe i często mało zarabiające zawody. Spójrzcie chociażby na tego tweeta, gdzie kobieta jest w głębokim szoku, że pracownik nie chce kontynuować jej śmiesznego challenge'u z TikToka. Did he just close that? Are you kidding me? What? Dude, he's so rude. I'm so embarrassed. He's so rude. I'm so embarrassed. Knock on the window. Co ciekawe, w odpowiedzi można przeczytać o anonimowym polskim youtuberze próbującym swoich sił w produkowaniu podobnego dzieła, co kompletnie nikogo nie dziwi. Bo myślę, że kolektywnie jako ludzkość porzuciliśmy jakąkolwiek moralność. W momencie, gdy dopuściliśmy, że rzeczą stało się zamawianie w drive-thru przeróbką piosenki Disco Polo. Głosny, proszę. Sprytek, tyle. Ludzie mówią do mnie, przestań budzić. Za granicą Curtis Connor nagrał o tym bardzo ciekawy film, którym się nieco inspirowałem. Ale w polskim internecie naprawdę trudno jest znaleźć cokolwiek na temat fenomenu, który nazwałem roboczo content over worker, czy po polsku filmiki ponad pracowniki? I koncept ten nie jest zero-jedynkowy, a raczej spektrum, które dziś od tych najlżejszych po dosłownie najgorsze rzeczy, jakie widziałem w życiu, prześledzimy. Wejdźmy do świata, w którym żaden youtuber jeszcze nie był. Świata uczciwej pracy. Możecie mi nie wierzyć i przepraszam każdego, któremu zniszczę dzieciństwo, ale youtuberzy, czy ogólnie ludzie robiący rzeczy w internecie, to egoiści. A trudno mi znaleźć bardziej egoistyczną rzecz niż robienie filmiku opartego wyłącznie o to, że wydaje się dużo pieniędzy na dużo za dużo jedzenia. Dzień dobry, ja poproszę wszystko. Wszystko? Wszystko. Od dzisiaj czekanie w kolejce, płacenie i czekanie na rzecz, którą się zamówiło, to coś ciekawego. I szczerze mówiąc, nie uważam, że ktokolwiek robiący tego typu materiały ma jakieś złe intencje, a cały niesmak, jaki mam z nimi związany, to nie wina tego burgera, a odklejenia youtuberów. Bo przecież film nie byłby ekscytujący, zakładając, że nagranie gościa czekającego 10 minut na zamówienie i jedzącego 1% tego zamówienia na koniec jest czymś ekscytującym. To jest wieśmak. Dokładnie tak. Tak? Fajne. I co teraz, wszyscy będą oglądali, po prostu będziemy to jeść, to? Nie, po prostu kończymy. Gdyby nie było tam elementu bycia na granicy, naginania zasad. Bo oczywiście, najlepiej tak ogromne zamówienie zrobić bez zapowiedzi, na przykład telefonicznej, tylko zaskoczyć wszystkich w drive-thru. Już się nie mogę doczekać, mini państwa z Maka. Jak, Jurek, się czujesz, że zaraz będzie magiczna pizza drive-thru? Całe jedzenie. Przepraszamy wszystkich pracowników tego Burger Kinga. Nie chcemy źle, ale no, Jurek ma trzecie, czwartą rodzinę. Szczerze wydaje mi się, że to będzie najmniej nasz kosztowny filmik z tych z McDonald'owych, bo już... Ja pierdzielę! 984 zł. Ja poproszę wszystko. Tak? Tak, w sensie wszystko. Proszę powtórzyć, wszystko? Wszystko. W jakim sensie? Każdy rodzaj kanapy? Tak, dzień wszystko. Dobry. Witam, Max, czy mogę przyjąć zamówienie? Tak, tak, jak najbardziej. Ja bym poprosił wszystko od państwa. W sensie wszystko, wszystko, tak? Tak, tak. Wege, nie wege, kurczaki, wszystko, dokładnie, tak? Wszyściutko. Ile my szukamy, Karol? 30 minut, czy no? Jeżeli to jest restauracja fast food, to nie za bardzo. Co? Czekamy 30 minut na zamówienie składające się ze wszystkiego? Jak to możliwe? Przecież fast food jest słowo fast! Wiesz, w nazwie blowek jest blowek. I nie zamierzam zrobić tego żartu. Mógłbym, ale się powstrzymam.
Tak jak wy moglibyście powstrzymać się od robienia takich kurwa komentarzy? Nie stary, to już trwa 10 minut. Nie wiem, no na przykład w McDonald'sie to było bardzo szybkie, ale wydaje mi się może dlatego, że mam nadzieję, że tutaj po prostu dostaniemy wszystko naraz, a tam dawali nam partiami, ale tutaj już czekamy, nie wiem, z 10 minut i dalej nie ma. Ale z drugiej strony, co się dziwić, skoro postanowiliśmy zamówić wszystko. Bo nawet już w tych filmach wychodzi takie dziwne niezrozumienie przez youtubera zawodów tego typu. Po pierwsze, nagle składasz ogromne zamówienie, które pewnie zapycha połowę kuchni i wpierdala się w dzień tych pracowników jak góra lodowa w Titanica. I masz jeszcze czelność narzekać na czas oczekiwania. Napiszcie w komentarzu, czy oni muszą od razu robić nasze zamówienie, czy po prostu w międzyczasie robią zamówienie innych ludzi, żeby oni nie czekali. No innych, no. No jest dla nich ciężka sytuacja na pewno. Bo tutaj mają obłożenie, jeszcze dwóch chłopów przyjechało co zamówić wszystko. Zajebista opcja. Jakby tak, oni i tak mieli kolejkę, a przez nas to... Sparaliżowaliśmy po prostu. Po drugie, tłumaczysz sobie, że ci pracownicy nie mogą mieć jakichś negatywnych emocji co do ciebie, bo przecież dajesz im dużo pieniędzy. Pracownicy McDonalda. Pracowniki. Pracowniki czy pracownicy? Pracownicy. I pracownicy, i pracowniki. Ludzie, którzy pracują w McDonaldzie. My już tyle dla was zrobiliśmy. Dajcie nam w prezencie jakąś koszulkę, czapkę, cokolwiek. To nie tak, że pracownicy na takich stanowiskach mają stawkę godzinową, niezależną od tego, czy złożą przez godzinę jednego, czy 200 burgerów. I płacąc tak ogromne kwoty, wspierasz tak naprawdę korporacje. Co przenosi nas do trzeciego punktu. Jeśli już macie ciśnienie na bycie polskim Mr. Beast, to tak jak Mr. Beast w tego typu filmach, zostawcie po sobie ogromne napiwki dla pracowników, którzy w miesiącu zarobią najpewniej mniej niż wy, tylko z tego jednego filmiku, który zbudowany jest na ich, nie waszej pracy. I wiem, wystarczyłoby wstawać godzinę wcześniej, kupić odrobinę kryptowalut i robić 10 przysiadów za każdym razem, gdy wchodzi się do kibla. Trzeba sobie wyrobić nawyk. W momencie, kiedy pójdziesz do toalety, chodzi o to, żeby zrobić sobie 10 przysiadów. Wiem, ale naprawdę nikt poza mną nie widzi nic niezręcznego w 10-minutowym filmie, gdzie przez większość czasu koleś narzeka, że wyda dużo pieniędzy. Jak widzicie, na pierwszym miejscu cały czas jest Burger King po ostatnim odcinku, gdzie wydaliśmy 500. Stary, myślę, że wydamy 1000, bo drogi jest ten Max Burger, tak szczerze. Ja pierdzielę, dostałem jeszcze powiadomienie z banku, ile zapłaciłem. A nie dostałeś powiadomienie, że jesteś dzbanym od banku? Ten moment, kiedy Karol płaci, jest po prostu bez ceny, co nie, Karol? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem samochodów. Ja p***dolę. No, jest duża kolejka, szczerze. A potem zjada z 3 burgery i mówi: hej, czekam na wypłatę z YouTube'a, dzięki. Moim przesłaniem na dzisiaj jest po prostu: hej, czy możemy szanować ludzi, dzięki których pracy mamy różne rzeczy w życiu? Teraz idziemy do Burger Kinga, może tym razem coś będzie ciekawego. Tam jak będziemy zamawiać, może nas wyzywają, może nas nie obsłużą. Zobaczymy, będzie się działo. Pani nie była zadowolona. W sensie ona w ogóle chyba nie miała żadnych emocji. Jakby kupili i kupili, tyle. Tak szczerze. Chociaż filmy Blowka to i tak nic w porównaniu do tego, co wymyślił Stu, który swego czasu uznał, że fajnym pomysłem będzie jeździć 50 czy 100 razy przez to samo drive-thru. A więc jesteśmy, w końcu udało się nam dojechać do pierwszego przejazdu. Zostaje nam tylko 99 przejazdów, czyli jakieś 3 lata, kurde, przejazdów. No i podjeżdżamy do początku. Co zamawiamy na początku? Co ja chcę stripsy, ja chcę... Weź mi 3 stripsy i sos barbecue. Dobra. Mając nawet czelność narzekać, że pan w okienku za 10 razem nie jest tak samo uśmiechnięty jak za pierwszym. No stary, ja już coraz większe zmęczenie czuję. Przed chwilą jeszcze było śmiesznie, ale jak zauważam w nich, w ich twarzach takie coraz bardziej zmęczenie. Tak, to ja to zaczynam. Ja 3 godziny jeżdżę pod McDrive'em, zamiast odpocząć przed podróżą. Więcej paliwa wypalimy na McDrive'a niż tego. Słuchajcie, mamy już 35 KFC-sów. Tyle paragonów. Fajnie, bo są mniejsze te paragony niż Maku, więc są pojedyncze. Pani już tam dzień dobry nawet nie mówi. No pani nie mówi dzień dobry, my podjeżdżamy do kasy. 10 minut ciszy, nie? Słucham. Nie no, oni już mają nas dosyć. Ja też mam nas dosyć powoli. I analizując te dzieła, zauważyłem tę śmieszną zależność. Każda osoba robiąca content oparty na dokładaniu pracy komuś innemu zawsze stara się zracjonalizować sobie to, co robi, powtarzając: no ale się uśmiechali, nie było tak źle, bo się uśmiechali, widziałem, pani się uśmiechała. Tak, mili ludzie bardzo, no, super. Ta pani tak bardziej tak zdenerwowana już była, ale jednak już, tak na luzie, no, jeden na koniec. Na luzie, na luzie. Patrz na minę tej pani, patrz na minę tej pani teraz. I oczywiście to kwestia indywidualna tych pracowników, nie chcę mówić za każdego. Może kogoś naprawdę bawi 50 raz powtarzać tę samą kwestię do tego samego typa. Nie mi oceniać, ale trudno też wyobrazić sobie taką sytuację. Hej kochanie, jak było w pracy? A wiesz co, od rana miałem strasznie chujowy dzień, ale w pewnym momencie przyjechał koleś i go totalnie naprawił. Dostałeś napiwek? Nie, musiałem przez 2 godziny
poza zwykłymi zamówieniami, realizować 50 jego, bo jeździł w kółko jak pojeb. To nie tak, że pracownicy fast foodów na każdym szkoleniu, na każdym spotkaniu mają wpajane, że mają się uśmiechać. To nie tak, że gdyby pracownik fast fooda opierdolił cię, co ty kurwa robisz? To mógłby stracić pracę, wiesz, źródło pieniędzy. Czegoś, co potrzebuje do życia. Tym bardziej, jeśli go nagrywasz. A youtuberzy to są święte krowy. Gdy raz ktoś zwróci im uwagę, żeby nie nagrywali w jakimś lokalu... Mogę? Przepraszam, ale proszę nie kręcić się mojego stołu. Jest łabonat. Przepraszam bardzo. Dlatego, że proszę panu, żeby... Dobrze, aby nie kręcić. Skoro nie wiedziałem, że to będzie... Tak ciężkie. Ludzie, tam była taka afera w tym McDonaldzie. Wow. To potem będą wypominać kilkukrotnie ten fakt. To jest super McDonald. W jednym nas wyganiali, pan chciał nas bić. A jak mawiał Andy Warhol, prezydent pije kole, Liz Taylor pije kole i ty też możesz rozjebać kole w ramach challenge'u, a pracownik uśmiechnięty i tak ją posprząta. Pamiętacie kolegę, który męczył was cały wieczór, że chyba nie bawicie się dobrze na imprezie, bo nie szalejecie tak jak on? Albo ciocię, która za każdym razem kazała wam się uśmiechnąć, bo jacyś tacy smutni siedzicie na obiadku? To ona teraz. Czujesz się staro? Ja na pewno, bo dawno nie widziałem czegoś krzyczącego tak głośno późny kapitalizm, jak czujniki naliczające uśmiechy pracownika, które jak ich sami twórcy mówią, świetnie sprawdzą się zarówno w hotelowych recepcjach, sieciach fast food, kinach czy innych punktach handlowo-usługowych. Opracowaliśmy taki specjalny sensor, który stawiamy na biurku właśnie w punkcie obsługi klienta. Ten sensor obserwuje ruchy mimiczne na twarzy. W środku są algorytmy sztucznej inteligencji, które są uczone tysiącami, dziesiątkami tysięcy uśmiechniętych twarzy. Ta platforma motywacyjna ma nie tylko pokazywać wyniki, ale przede wszystkim angażować doradcę do lepszego nastawienia do klienta, bardziej życzliwego, bo uśmiech jest takim zaproszeniem do życzliwości. Poznajcie Miłka, czyli czujnik, który przypomni ci, że warto być życzliwym. A naprawdę Quantum CX, czyli komputer z kamerą, który za pomocą sztucznej inteligencji sprawdza, czy pracownik się uśmiecha, a za każdy uśmiech nalicza mu punkty, które ten potem może wymienić na voucher do sklepu. Nagradzamy twojego pracownika punktami za uśmiech w kontakcie z klientem. Punkty te później wymienia sobie na nagrody. I tak, to jest realna rzecz. Oczywiście twórcy tego systemu na każdym kroku i w każdym wywiadzie zapierają się, że pracownik robi to wszystko dobrowolnie i ma kontrolę nad tym, ile danych przekazuje pracodawca. Z drugiej strony to pracodawca podpisuje kontrakt z ich firmą, wykłada hajs na te czujniki i ma dostęp do średniej punktów danej placówki. Co w przypadku sieci placówek, a do takich właśnie biznesów kierowany jest ten system, może być interpretowane jako narzędzie do sprawdzania, w której placówce warto dokręcić śrubę pracownikom. Co ciekawe, pierwotnie takich moralnych zabezpieczeń ten system nawet nie posiadał, bo powstał po to, by pewien amerykański przedsiębiorca mógł kontrolować swoich pracowników w, a jakże, sieci fast foodowej. Dyrektor operacyjny w dużej sieci, wiesz, fast foodowej w Stanach. Problem był taki, że on ma PIP restauracji w tych Stanach, tylko że tam odległości są u nas takie jak, wiesz, z Gdańska do Zakopanego, pomiędzy jedną a drugą, i on tak jeździ, patrzy, czy tej teraz w Colorado, tam wszystko jest okej, nie? A tak jest okej, no to jedzie tam do Utah z powrotem, do Salt Lake City. I on by chciał mieć taki system, który mu w jakiś sposób nadzoruje życzliwość i takie usposobienie pracowników. Już nie wie, kto tam był na kasie, przecież nie złapał nikogo. Co on ma z tym zrobić? Więc wymyślił sobie, że może jakby w jakiś sposób mógł mierzyć emocje tych pracowników, to by mu coś podawało. W Polsce niestety złota myśl kapitalizmu nie jest tak głęboko zaszczepiona w naszych duszach, więc musiano nieco zmiękczyć koncept Miłka. Pierwsze jakby takie wdrożenia pokazały, że to tak, coś tu jest nie tak. To jest pokrzywdzony pracownik, bo on to sabotuje. Oni to kubkiem na przykład przysłaniali, ze ściereczką, wyłączali, bo się bali po prostu. Koncept, którego koniec końców jedynym zadaniem jest zwiększyć profity poprzez zapewnienie lepszej jakości obsługi, która wynika z wymuszonych uśmiechów. To jest sygnał dobrej woli, to jest sygnał zaufania, że ja mogę ci zaufać, że ty mi nie chcesz nic zrobić, ty mi też nie chcesz niczego wcisnąć, zmanipulować, tylko masz dobre intencje. Jeśli myślicie, że poza przeraźliwym korpo myśleniem zalatuje to też taką toksyczną pozytywnością, że nieważne co, jeśli tylko zmusisz się do uśmiechu, to naprawdę będzie dobrze, to macie kompletną rację, bo jest to właśnie filozofia, którą wyznaje CEO Quantum CX, który mówi: nie zostanie biegaczem, jeżeli nie zmusisz się do biegania. Podobnie jest tutaj. Jeżeli chcesz być sympatyczną i życzliwą osobą, to nie ma innego sposobu, jak zacząć się uśmiechać
nawet na siłę. Przykro mi, Kuba. Obawiam się, że musisz się uśmiechnąć. Nic tak nie polepsza atmosfery pracy, jak wycelowana w ciebie kamera, która w swoim oprogramowaniu dosłownie pyta: źle się bawisz? Co ciekawe, kamera wycelowana jest również w klienta, który po wcześniejszym byciu poinformowanym, że jest analizowany przez sztuczną inteligencję, każdym uśmiechem przelewa jeden grosz na cele charytatywne wybrane przez pilnowanego pracownika. Co na przykładzie wykorzystującego system Quantum CX urzędu w Sopocie zaowocowało przelaniem zawrotnej kwoty 120 zł. No ale charytatywność wytłumaczy każdy, nawet najbardziej pojebany pomysł, a normalizacja analizowania przez AI twarzy pracownika i przyznawanie mu punktu na pewno negatywnie nie odbije się na nikim kiedykolwiek w przyszłości. Tym bardziej z podejściem takim, jakie prezentuje sam wynalazca tego systemu, mówiąc, że ma on w pewnym sensie wychować pracownika. Przepraszam, Miłek, już się uśmiecham! Po prostu to wszystko budzi we mnie nieco obaw co do przyszłości i możliwych nadużyć tego lub podobnych systemów, Miłek. Obawiam się po prostu, że sztuczna inteligencja licząca sztuczne uśmiechy może powodować już nie tak sztuczne problemy, o których kilka lat przed wprowadzeniem Quantum CX mówił otwarcie sam jego twórca. Czy jest zagrożeniem to, że komputery czy tudzież roboty będą odczuwać emocje, czy jest to zagrożenie dla ludzkości? Nie, to jest dobre pytanie, na które wydaje mi się, że nie znam odpowiedzi, ciężko mi powiedzieć. Pewnie w jakimś sensie tak, pewnie w takim sensie, że młotek jest zagrożeniem dla ludzkości i można komuś młotkiem zrobić krzywdę i każde narzędzie źle wykorzystane może stworzyć komuś przykrość. No ale wystarczy sztuczny uśmiech i od razu poczujecie się jacyś tacy szczęśliwsi. Jest coś takiego jak sprzężenie zwrotne, czyli my udając pewne emocje na twarzy, zaczynamy je czuć. W końcu to nie tak, że to przytaczane wręcz obsesyjnie mimiczne sprzężenie zwrotne, na którym Rychlicki buduje jakąkolwiek poza voucherem do Biedronki pozytywną stronę tej technologii dla pracownika, jednocześnie świadomie lub nie pomijając słowo hipoteza, jest właśnie tym hipotezą, która wielokrotnie i do dzisiaj wzbudza wątpliwości w świecie naukowym. W 1988 roku przeprowadzono badania, w których kazano ludziom oceniać kreskówki. Jedni mieli włożony długopis między usta, co uruchamiało mięśnie odpowiedzialne za smutek. Drudzy trzymali go między zębami, imitując uśmiech. Pozytywniej ocenili kreskówki ci z uśmiechem. Jednak w 2016 17 laboratoriów próbowało zreplikować to badanie i nie mogło stwierdzić już takiej zależności. Różnice wyników i wniosków podsumowano w 2018 roku, stwierdzając, że poczucie bycia obserwowanym blokuje efekt sprzężenia zwrotnego. Powtórzę. Obecność kamer zablokowała efekt sprzężenia zwrotnego. Nie wspominając już o badaniach, które potwierdzają, że udawanie uśmiechu w pracy prowadzi do szybszego wypalenia, emocjonalnego wyczerpania. Kawałek plastiku z nalepionym na niego uśmiechem jest najlepszym podsumowaniem, jaki klimat panuje w świecie korporacyjnym. I z tego właśnie powodu prankowanie pracowników jest jeszcze kurwa gorsze. Jak to prankowanie? W filmie takim jak ten nie mogłoby zabraknąć pranków. I tak, mamy 2021 rok, a ja powiedziałem słowo prank. Jednak w formule ulicznego pranku obecna była zawsze jedna poważna wada. Istniały. A tak naprawdę to ludzie na ulicy mogli po prostu odejść od prankstera. Wspierałem się tyle czasu, żeby to wyznać. Trzymałem to w sobie. Czas to pieniądz, nieudane żarty trzeba wycinać. Chociaż oglądając filmy takich osób jak Brzoza czy Lukas TV, można nie uwierzyć, że te mniej zabawne momenty zostały wycięte. Gdzie buciany chodzą na zakupy? Ja nie wiem. Idą do Żabki. Nie rozumiem chyba. Idą do Żabki. No w sensie, jakie jest połączenie? No bo Bocian lubi Żabkę. Tak? No nie wiem, może. Zjeść. I
mam taką teorię, że właśnie w tym momencie, w trakcie tej wymiany, w głowie Brzozy narodziła się myśl. Chwilę, jeśli moje żarty nie są zabawne dla osób, które mogą je zignorować, to mam chyba rozwiązanie. Muszę je robić osobom, które nie mogą ich zignorować. I tak narodziła się cała osobna kategoria pranków w Polsce. Prankowanie pracowników, znane też jako bycie chujowym człowiekiem 2. Najbardziej ambitna próba przebicia chujowości jedynki od czasów Teamu X. Składanie skargi na pracownika, w której kłamiemy, iż ktoś wykonał źle swoją pracę. Będę zamieniał takie frytki na surowe kartofle. O, takie. Większość tych frytek to surowe kartofle są. Tu są dobre, a tutaj patrz pan. Dobra, to jeszcze raz smakujemy, okej? Okej. Panie, pan zobacz, jak byłbym w kurniku, to bym pomyślał, że to jakieś jaja, bo z wierzchu dobre są. A w środku, normalnie pod spodem. Panie, no ja nie wiem, co to się dzieje. To pan mi powie, jakim cudem one są cięższe niż jak panu je dałem na. A ja wiem, no normalne surowe kartofle. Mamy kamery? Mamy kamery, no. Zjem już i takie, niech będą i takie. Ja tam surowych się nie. Nie tego. Dodatkowe punkty dostajesz, gdy na koniec tego żartu nie zamierzasz obrócić go tak, by ta wkręcana osoba otrzymała cokolwiek pozytywnego, poza po prostu uprzykrzaniem jej życia. Panie, gdzie tu się można przed policją schować? Bo kurna mnie gonią. Panie, o tam mogę? O tam na zaplecze. Dobra? Jak ktoś to mnie pan nie widział, nie zna mnie. Tam na zaplecze? Panie, no puść mnie pan, bo mnie złapią. To proszę wyjść. I co, pobiegli? Wtargnięcie na zaplecze pełnego klientów sklepu, który ogarnia dwóch studentów na zmianie, jest teraz czymś zabawnym. Puść mnie pan, bo mnie złapią! I nie, nie był naprawdę ścigany, chociaż może powinien. Zapraszam do kasy! To tu jest kasjer? Ale będzie ogłosili. Przyjdzie tam ktoś, czy nie? Czekamy i czekamy. Utrudnianie ludziom zrobienia zakupów. Ale robię takich pracowników zatrudniać teraz to. Ryzykując jednocześnie, że złożą skargę na pracowników, którzy nie dopilnowali jednego śmieszka krzyczącego. Zapraszam do kasy. To szczyt humoru. Nie wspominając o takich perełkach jak wchodzenie w kominiarce do sklepu, by odebrać dług, bo oczywiście chodzi o tego mitycznego grosika. Stawianie głośnika, którym zagłuszamy drive-thru. A teraz za pomocą tego głośnika będę składał zamówienia za ludzi. Chabo burgera poproszę schabowego. Zapewniając masę rozrywki każdej osobie, która ma w tym momencie założone słuchawki w tym lokalu gastronomicznym. Łaza! Czy chociażby udawanie największego sknery i obieranie ziemniaków, żeby mniej kosztowały. Ale ziemniaki obrałem sobie sam. No ale żartuje pan? No ja zawsze. Czego sklep za pana wierki ma płacić? Ale ja zawsze obrane kupuję. To jest szefowa i powiedziała, że albo zapłaci pan całość, ale z obrane banany też kupuję. I nie za bardzo wiem, w którym momencie zaczyna się śmieszne. Chyba w chwili, gdy uświadomisz sobie, że to są dorośli faceci, dla których to jest szczyt komedii. Wyobraźcie sobie taką rozmowę. O, siemanko, jak minął ci weekend? O, dzięki, że pytasz. Świetnie, wybornie. Byłem w teatrze, w końcu się udało po roku wyjść do teatru, więc naprawdę bawiłem się wyśmienicie. A jak tobie minął weekend? A wiesz, wziąłem z domu paczkę chipsów, których nie da się kupić w większości sklepów i właśnie do nich chodziłem i ją podkładałem sprzedawcy i mówiłem, chcę kupić te chipsy. On mówił, te chipsy nie są z naszego sklepu. Pan nie może ich kupić, bo nie mogę ich nabić, bo nie mam ich w systemie, bo nie są z naszego sklepu, ponieważ przyniósł je pan tutaj. I ja nie mogę ich panu sprzedać, ponieważ one nie są z naszego sklepu. Naprawdę było, zajebiście się bawiłem. To co, nie mogę kupić? Ale gdyby męczenie pracowników do filmików w internecie nie było zbyt żałosne, to co powiecie na męczenie pracowników dla filmików w internecie, który do tego jest jebaną kopią? Dzień dobry, czy jest woda wegetariańska? Wegetariańska, czyli to woda. Jest mamy gazowaną lub niegazowaną. Aha, to harbungena poproszę tylko. Hamburger, tak? Kto zrobił tego burgera? Kto go robił? Pan go robił? Nie. Kto go robił? Kto robił tego burgera? No chcę się dowiedzieć, kto go zrobił. Kto go robił? Kto to robił? A co się stało? No chcę się dowiedzieć, kto to zrobił. Chcę pogadać z tym człowiekiem. A w czym jest problem? No jest najlepsze, jakie kiedykolwiek jadłem. No to dziękuję bardzo.
To było śmieszne. W 2018. Who made this burger, man? I know y'all hear me. Hey, who made the burger? Jason and Mike back there. Jason, you killing it, man. Dodatkowe punkty Lukas TV otrzymuje za swój wkład w ten format, bo po własnym wkładzie można poznać kunszt komika. Wstęp z zamówieniem wegańskiej wody. Dobry, czy jest woda wegetariańska? Kurwa, komedia. Ale jeśli poczuliście za mało cringe'u i braku wyczucia jakiegokolwiek komediowego timingu, to spokojnie, nie na tym skończyły się... adaptacje. Bo Lukas TV dokładnie w tym samym filmie, co pierwszy zajebany żart, robi drugi zajebany żart. I przy okazji pozbawia go każdego elementu, który pierwotnie sprawiał, że był chociaż odrobinę zabawny. A zaufajcie mi, o to było już trudno w oryginale. A ja wiem. Legendarny film z gościem, który przymierza buty, wybiega i wraca sprintem, tak żeby wyglądało, że o, czy będzie kradł? Nie, on tylko sprawdzał, czy dobrze się biega. Również otrzymał polski cover, w którym nasz geniusz komedii, Lukas TV, kompletnie gubi sens pierwotnego sketchu. Nie aranżuje go tak, by był przy nim sprzedawca, gdy przymierza buty, i wybiega, gdy nikt nawet go nie zauważa. W jednym i w drugim sklepie nic. Następnym razem, jak będę potrzebował butów, to chyba zostawię te i wyjdę, bo i tak by nic nie powiedzieli. To by nic nie dało. Nawet jakbym wygrał, nie dałoby nic. Zero reakcji, czy ja wychodzę w tych butach, czy biegnę gdzieś. Siemanko, dzisiaj będę udawał, że kradnę rzeczy. To tyle. Nie ma żadnego twistu. Tego typu żarty mogą być albo hitem, albo porażką, w zależności od wykonania, pracownika i tysiąca innych czynników. W zależności od wykonania, porażką lub hitem. W zależności od wykonania, będą porażką. I porażką właśnie nazwałbym kolejny wymiar pranków, jakie wykonuje Lukas TV na pracownikach, który oszukuje kierowców i wsiada do ich autobusów. Dobry. Przyszedłeś do mnie? No tak, na zmianę. 13 ile tam jest? No tak, no dobra, to ja wsiadam i jadę. Kurna, ale nie wiem, jak to jechać. Albo po prostu pakuje się do obcych samochodów bez pytania, co wydaje mi się może mieć jakąś nazwę w kodeksie karnym. Wysiadaj pan z tego samochodu. Ale nie mogę sobie przypomnieć. A skoro mówimy już o umyślnym łamaniu, kurwa, jakiegokolwiek dorobku ewolucyjnego ludzi, to pomówmy chwilę o Dominiku Łupickim. Dominik Łupicki, jedna z najbardziej nijakich postaci polskiego YouTube'a. Na tyle nijakich, że ostatnio podobno oddał swój milionowy kanał i nie wiem, czy ktokolwiek się tym przejmie. Co wy macie z tym oddawaniem kanałów? W sensie, mi też by było wstyd, ale... O Dominiku słychać w momencie tylko następnego przypału. Więc jego najgłośniejszym osiągnięciem jest prankowanie dziadka rozpoczęciem III wojny światowej. Żart, którego abstrakcyjność mógłby przebić tylko mówiąc: mam pomysł na siebie. A gdy połączymy ogromne parcie na szkło z brakiem jakiejkolwiek kreatywności, to otrzymamy umyślne zalewanie łazienki hotelowej? Cześć, ja jestem Dominik i witam was ponownie na moim kanale. I dzisiaj jestem razem z Mikołajem, jesteśmy w Grecji, w hotelu i postanowiliśmy, że zalejemy całą łazienkę wodą i zrobimy sobie basen domowy tak zwany. Tak, Dominik jest na tyle światłym człowiekiem, że dla popularności razem ze swoim kolegą postanowił urządzić basen w łazience hotelowej. Czyli przekładając z clickbaitowego na polski, zalać hotel i narazić go na szkody. Jesteśmy w hotelu, nie boimy się strat. Szkody, które oczywiście na kolanach naprawiałby sam Dominik, a nie właściciel hotelu rękami Bogu Ducha winnych pracowników. I być może ktoś powie, że jestem troszkę zbyt cięty na Dominika, ale popatrzcie sami. Zobacz to, patrz. Słuchajcie, taśma, ręczniki i worki do śmieci. Ale nie róbcie tego w domu. Ani jednej szarej komórki w zasięgu wzroku. Po synu DJ-a Remo, kogoś znanego z rozdawania słuchawek na każdym teledysku, spodziewałbym się, że chociaż raz posłucha kogokolwiek i skończy na jednym tego typu filmie. Ale nie! Dostaliśmy nie jeden, a dwa filmy z zalewaniem hotelowej łazienki. I nie przesłyszeliście się.
Zrobił to drugi raz. W dzisiejszym odcinku będziemy robić jeden wielki basen z naszej toalety. Tym razem udając, że to nie jest hotel. Sposób, w jaki zalejemy naszą łazienkę, zalejemy garaż mojego dziadka. Dlatego zostawiajcie łapki w górę, jeśli podobają wam się nasze filmy z zalewania. A, tak. Też nienawidzę, gdy nie wiem, które korki umieszczone na środku mojej sypialni wyłączają prąd w łazience. Na drzwiach której trzymam mapę z planem ewakuacji. W razie gdyby wybuchł pożar, a ja akurat parzyłbym herbatę, używając jednego tego czegoś, co jest no kurwa tylko w pokojach hotelowych. Ale z drugiej strony trzeba przyznać, że jest coś poetyckiego w tym, że nie pomyśleliście o jedynej rzeczy, która różni basen od łazienki hotelowej. I nie, nie mówię o możliwości bycia nad serwerownią UPC. Mówię o jebanym chlorze. O rzeczach, które sprawiają, że nie wyjdziesz zagrzybiony po 40 basenie pieskiem. Special na milion. Spotkaj się ze mną, z moim dziadkiem, rodziną oraz wszystkimi uczestnikami mojego kanału. W szpitalu, Dominik. W szpitalu. Number 15. Hotel. Foot lettuce. The last thing you'd want in your Burger King burger is someone's foot fungus, but as it turns out, that might be what you get. Naprawdę zastanawiam się, jaki był cel tego filmu. W sensie udowodnić, że tak, da się zalać łazienkę? Albo udowodnić, że tak, da się jeszcze mniej myśleć o ludziach, dzięki których pracy ma się te rzeczy, które się ma. Jesteście jak ten typ z kanału Kameralnie, który w 2017 roku nagrał film, gdzie sprawdzał, ile darmowej kawy da się wyciągnąć z jednego McDonalda. Ostatnio dowiedziałem się, że powraca słynna promocja na poranną kawę, czyli do 10.30, a w weekendy do 11.00 dostajecie darmową kawę. No i zamierzam sprawdzić, ile darmowych kaw uda mi się zebrać w ciągu godziny. Niestety, ale zdrowy rozsądek i już nie wydamy panu kawy. Czyli skończymy na tym. A gdy został wyrzucony po 10, to napisał komentarz, że w sumie to on jej nawet nie pił. To jest synonim człowieka, który rzuca śmieci na ulicę i mówi, że zapewnia w ten sposób miejsca pracy. I to w sumie przypomina mi takiego TikToka, którego ostatnio widziałem. Kupiłam sobie babla, bo jest taka świetna zabawa. Pokażę wam. Mam nadzieję, że ktoś odpowiedzialny za sprzątanie tego centrum handlowego nagra do tego duet, bo każdy powinien mieć tyle samo frajdy i followersów z takich genialnych pomysłów. Ogólnie mam wrażenie, że TikTok stał się taką wylęgarnią coraz bardziej patologicznego gówna, na czele którego stoi ktoś, o kim nie byłem pewien, czy chcę w ogóle mówić, bo patrząc na jego twórczość, wiem, że liczy na kontrowersje. Ale z drugiej strony miliony na TikToku i tak się nabijają, więc czemu nie? Dobry. Halo? Dzień dobry. Przepraszam, co pan przyjmuje? No okej. Jakiś gość wsiadł do samochodu. Stary, wypierdalaj stąd, co tutaj robisz? Już. Myślę, że im więcej osób będzie miało świadomość o istnieniu takich ludzi, tym więcej będzie wiedziało, jak reagować albo jakie podjąć działania, by takie persony powstrzymać. No i tam? Po prostu mam zakład z kolegą, nie? O stówkę, że fajerwerki wrzucamy po prostu do sklepów i coś się stanie, nie? No, za 5 minut przyjdzie mój kumpel i rzuci petardę. Ale to jest ochrona Boże. A po co? Po to, żeby pan wyszedł. Czego? W ten moment ma pan wyjść. Bo Mike Core jest najgorszym człowiekiem, jakiego widziałem w internecie od początku mojej kariery. On nie jest pranksterem, on nie jest twórcą, on jest po prostu złym człowiekiem. Bo dosłownie połowę swojego, nie wiem jak to nazwać, kontentu. Opiera na męczeniu obcych ludzi, udając, że chce im najebać, dotykając ich nie wiadomo po co, bez ich zgody. Ej, cię, ukradnę cię, wiesz? O, ukradnę cię. O, stary, pożycz dziewczynę na 5 minut. Na 10. Co chcesz? Pożycz dziewczynę. Nie. Czego? Nie ma takiej opcji. No jak nie ma? No kurwa. Nie ma. Na dwie. Jestem szybki, no jestem szybki, no. Albo na przykład męcząc bezdomnych, bo a jakże? Śmieszny filmik nie mógłby się odbyć bez uczestnictwa bezdomnych. Druga połowa jego śmietnika, na który wrzuca
swoje wypociny. To nadal męczenie ludzi, ale nie takich zwykłych, siedzących na ławce czy idących po zakupy, a ludzi wykonujących swoje zawody. Ochroniarzy. Później te same problemy, nie? Szarpiesz ich, nie? Nie można dotykać dziewczyn. Wiesz? Kurwa, masz kartki w książce, jak wiesz, poszedłeś do kibla, kurwa, wyrywasz te kartki, a później wycierasz tyłek tym. No kurwa, no ale no nie wiesz? Pijesz wodę czy co? No mówię do ciebie, no. No, ale jak masz na imię? No mówi, że ochroniasz. Wyjdź. Czemu? No wyjdź. Jak ty masz problem wyjdź jakiś. Jestem trzeźwy. Kurwa, jestem trzeźwy. Mówię ci. Bo przeszkadzasz mi pracować. Aha, to teraz ja ci przeszkadzam pracować, a najpierw dziewczyn po prostu szarpiesz, a później co? Słuchaj, bo jak ci zajebie, kurwa, płynie, będziesz mnie posądzał o jakieś, kurwa, dziewczyny, ty, kurwa, czpunie. Czym ty zajebie? Ochroniarz z tamtego wejścia, nie? Dał mi stówkę i powiedziałby strzała taką w łeb. Nie? Przypierdolić, no i też dawaj szybko stówkę odrobię i tyle, nie? To stawaj, kurwa. Co? Wystawaj. To powiedział, że... No, tak? To musisz tak, wiesz, tak trochę... No nie będzie się odrazać, ja to już tej kodowy się parę w tym. Tak? Ja kurwa się nie uradzę. A, czyli... Nie, mnie kurwa nie kupisz. Tak? Ja się baratuję. A, nie... To możemy wyjść tam gdzieś, nie? Ja nie mogę wyjść. Nie? Przyjdź po pracy. A, o której kończysz pracę? No to już nie twoja sprawa. Budowlańców. Zwijajcie się. No zwijajcie się, zwijajcie, szybciej. Opuścić teren, nie? Kurwa, ja pierdolę. Ale upadła zjebana, co z takim badziewiem robicie, ja pierdolę. Człowieku, masz, będziesz sprzątać dzisiaj. To daj tu łopatę. A co to ma? Kurwa, co ty mnie mówisz? Będziesz szarpał mnie? Czego? On ma wyprowadź to, bo ja nie wiem. Ej, dawaj, na wyjście. Fajnie, ale fajny tyłek masz, co? Co ci się pasuje? Ale co? Dalej mi stąd. Czego? O! Kurwa! Idzie? Hej, dostaw, dobra. A co tu macie? Kurwa. No czerwony, kurwa, ja pierdolę. Notoryczne męczenie dostawców jedzenia. O! Cześć? Co chciałeś? Kurwa, coś nie pasuje. Ale co? Goat! Go! What happened? Go! Goat! Out! Go! Jedzenie to masz? Jedzenie to masz? Jakieś co? Czy moje ulubione ustawianie się z kolegą, by wszcząć bójkę w jednej z knajp i rozjebać wszystko na podłogę? Dobrze. O, moje zamówienie. To jest moje zamówienie. To jest moje zamówienie. Kurde. Co tu robisz? Kurde, mać. A to wszystko dla popularności i wyświetleń. Niesamowite. Sorry? Może minetkę? A może... Wypierdalaj. Jeśli zastanawiacie się, jak niziutko trzeba upaść w życiu, by ze wszystkich rzeczy to był twój pomysł na zyskanie popularności. Hej. Słyszysz? Idziemy? Czego nie idziemy? Kurwa. Idziemy. Co? Bo dosłownie możesz robić cokolwiek na TikToku i dalej się wybić. Już spieszę z wyjaśnieniami, bo pozwoliłem sobie troszkę poszperać. Oczywiście za każdym debilem stoi jakaś smutna historia. W tym przypadku nieudana kariera. Jedna, druga, trzecia. Tak, Michał, to nie jest takie trudne znaleźć rzeczy w internecie. Przykro mi, że twoje vlogi, na których pisałeś sobie chuj na twarzy, nie zdobyły popularności, więc zacząłeś być chujem dla innych ludzi. Przykro mi, że twoje miksy na SoundCloudzie nie są słuchane przez nikogo, więc uznałeś, że jak będziesz darł japę na losowych ludzi na ulicy, to może ktoś ciebie posłucha. Przykro mi, że twój sportowy kanał, na którym podobno miałeś pomagać ludziom i sprawiać, by stali się lepszymi, nie wypalił, więc zacząłeś szkodzić ludziom. 10 metrów, przywieziesz mnie? Chyba co jaja robisz. Ty byś zajdź człowieku, odbądź się, dobra? Ale co, pracujesz czy co? Tak, pracuję. Na warszawskich ulicach. I być może myślałeś, że jeśli jest drobna bariera językowa między tobą a Polakami, to będziesz nagle anonimowy.
Ale nie. Jeśli ty możesz prześladować losowe osoby na potrzeby twojego kontentu na ulicach Warszawy, to nie widzę, czemu te same osoby nie powinny wiedzieć, z kim mają do czynienia. Sorry? Może minetkę? I uważam, że pokazałem wystarczająco, by dowiedzieć, że nie jesteś wart chociaż jednej sekundy więcej mojego czasu. I mam nadzieję, że pomyśli też tak każda osoba, która mogłaby mieć przez chociaż ułamek sekundy pomysł, że warto zobaczyć ten twój syf. I miałem zrobić krótki film. I znowu mi nie wyszło. Nie mogę przestać robić długich filmów!